Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii jako Ulfric the Wanderer, czyli de facto norską, Warhammer 2 Total War. No, wpadliśmy ostatnio w zasadzkę, która może skończyć tą całą kampanię. Niestety, no, źle to wszystko wygląda. Nie wiem, czy z tej jednej armii jestem jeszcze w stanie odbudować państwo. Co prawda ta armia jest naprawdę silna i doświadczona, więc no, nadzieja ciągle jest. Musimy też po tej bitwie zająć jeszcze miasto, żeby jakoś to funkcjonowało. No, ale zobaczymy. No dobra, jesteśmy tutaj w tej udupionej sytuacji. Widzę tu, z dwóch stron nas będą chcieli bić. Plusem jest, że przynajmniej nie muszę się martwić o łuczników, więc po prostu mogę atakować wszystkim, co posiadam. Tu jest Reichsguard. Powinniśmy sobie z nimi poradzić bez problemu. No tutaj muszę jak najszybciej uciszyć jego artylerię. To by było najlepsze, co byśmy mogli zrobić. Tu mu mogę pociągnąć w sumie ze stateczku. Przy okazji debuff nie zaszkodzi. Ten słoń coś tutaj się obija. Co ja tam jeszcze mam? Czemu oni tam daleko polecieli? No, piechota trochę dostaje. A, no tu mamy sporo strzelającego dziadostwa. Może jakiś bombarding na to się przyda. Szybszy regen many oczywiście. Powtórzymy jeszcze raz bombarding, tym razem ogniem. No co nasza piechota tak mizernie sobie z nimi radzi? Jestem mocno zawiedziony waszą postawą, naprawdę. Dobra, rzucę to zaklęcie, aż trochę się boję, w nas przysmaży bardziej niż ich, ale miejmy nadzieję, że nie. No tak, pójdzie po połom, trochę po nas, trochę po nich. Przynajmniej nasi wpadli w szał pod wpływem tego, że ich przysmażyliśmy. No i tu jest tony po prostu strzelającego dziadostwa. Dobra, czy gdzieś tu widzę w ogóle ich lorda? Nie widzę ich lorda. Tu jest, ale to nie ma w sumie sensu go nawet blokować teraz. Prawda jest taka, że najwięcej nam skóry ratują skiny Ulfy, bym powiedział, bo są szybkie i naprawdę sprawnie sobie radzą z ich piechociarzami. Czy z łucznikami zresztą też. Ale z łucznikami to sobie by i poradziły nasze szybkie pieski, które no nie przepada, czyli swoją rolę spełniają, tak bym to ujął, ale nie jest to jakaś tam jednostka, która mnie specjalnie rajcuje. Jak tu... A, jednak ładny wynik mają, no. Zaskoczony jestem. No i oczywiście słoniki, jak zawsze. No to mamut to kawał byka. Ta armia jest naprawdę dobra, tylko no, problem jest brak miast. No dobra, to poszło lepiej niż zakładałem. Dalej jesteśmy na minusie z kasą, ale to się nie zmieni. No, mamy jedno miasto. Teraz będzie trzeba niedługo podjąć ważną decyzję, co my z tym syfem robimy. Czyli na pewno musimy zająć to. Dobra, to jest... Ach, no nic, ale to jest jednostka wykupiona de facto, więc mógłbym je spać, byłaby kasa, ale jest to trochę ryzykowne, więc niestety decyduję się tylko zająć, ponieważ potrzebuję regeneracji. Na szybko.
Dobra, nie będę dodawał tej jednostki, bo no i tak mogę dodać jakąkolwiek z listy, jak mi się nagle zachce, że potrzebuję. Więc po co mam sobie robić koszty w tej chwili? Trening, no nie wiem, co ja tu mam trenować. Nie wiem, czy to działa na lordów, ale nawet lordowie są już w miarę rozwinięci. Czyli mogę wziąć w sumie to lub piechotę. Ta piechota jest do dupy. Taką sobie mogę zawsze praktycznie zwerbować. I nowe technologie. Odkryliśmy tu coś, tylko to są wszystko już tylko przeciwko konkretnym przeciwnikom. Tego i tak na razie nie mam. Dobra, może kiedyś będę jeszcze budował mamuty, jeżeli nie zginę w międzyczasie. No dobra. I tu jeszcze jedno. O, czyli dwa levele nawet mu wpadły. No nic, lecimy z tym koksem. Pewno Imperium za nami poleci jak szaleni. Ach, jeszcze się konfederują dziadygi, no nic. Musimy stąd teraz zwijać. Będziemy generalnie się z nimi ganiać, tylko myślę, w którym by tu kierunku się udać, żeby to jakoś działało. Dziadygi. Zobaczymy, jest ta dzika armia, czy pójdzie za nami. Na pewno pójdzie, niestety. No, nie wiem, gdzieś popłynęli w ogóle. Ile oni mają armii? Co by się stało, gdybym ja powędrował na Ultuan albo tutaj? Nie sądzę, żeby oni tu byli specjalnie przygotowani na inwazję. Korci mnie, żeby jeszcze po drodze to zgarnąć, ale to mi przedłuży ruch. A na to sobie nie mogę pozwolić, tak więc. Naszym celem będzie Kaurone. To jest stolica Bretonii. Co nam da zajęcie stolicy Bretonii? Gdzieś tutaj jest. O! To my w sumie pracujmy już nad tym, bo może ją utrzymam przez jakiś czas. Bo te dodatkowe bonusy za kontrolowanie stolic są naprawdę fajne. Czyli ta frakcja ma ogromne możliwości, w sensie silną, ale no potrzebuje naprawdę dużo czasu na to. I to jest ten decydujący problem. Czas. No nic. Czy mogę chociaż tu pokrzaczora chować później? To też będzie jakieś rozwiązanie. Straciliśmy całą Norskę, niestety. No ale cóż. Co do elfów, liczę, że Malekith nam pomoże i że po prostu zacznę tutaj atakować Ultuan stopniowo. No ten się po prostu nas uwziął. Ja nie wiem. Niech będzie w ten sposób. I oczywiście plądrzymy, no pięknie. I z tego będą pieniążki teraz. Teraz się odkujemy finansowo. Dobra, elfy.
Robią co chcą. No muszę też coś zrobić z tymi nieszczęsnymi hordami, które nas ganiają, ale no, trochę bym chciał uniknąć walki z nimi na razie. Ważne, żeby stosunkowo szybko ufortyfikować nasze zdobycze. Jeżeli przypłynie tam tylko jedna armia, powiedzmy z Imperium i jedna elficka, no to będę próbował bronić tego miasta. Na dole jest Bretonia, ale to są dziadygi, to widzę, to nie jest główna Bretonia, tylko jakieś takie popłuczyny. No nie, no, ten dziadyga w ogóle nie chce odpuścić, po prostu się uparł, że nas dopadnie. Takie mam wrażenie. Ja tu mam wszystkie technologie. Wydaje się, że mam wszystkie technologie. Cokolwiek tam wezmę jedno, to już nie gra roli. No i lecimy. Więc to jest po prostu egzekucja. Muszę pieniądze, no jednak, mimo że wolałbym to miasto bardziej mieć rozwinięte, to jednak potrzebuję tych pieniędzy. Jakkolwiek to może potem nam wyjść bokiem, no nie mogę sobie pozwolić na... O, i tak jest. Całkiem ładnie. Dwie tury, będziemy mieli pierwsze fortyfikacje, będziemy mogli się już bronić pod miastem. Czy ja tu mogę w ogóle coś ciekawego? Tak, w teorii to miasto mogłoby się jak najbardziej już stać naszą bazą wypadową, ale pytanie, czy w ogóle ja chcę w nie inwestować i czy ja mam szansę je utrzymać. To jest poważne pytanie. No, ale te drobne pieniądze mogę wywalić. To nie jest tragedia. To są wszystko de facto drobiażdżki. No i zdobyliśmy całkiem niezłą kwotę tutaj finansową. Jakbym na szybko zbudował to, to co mi to da? Nic ciekawego tu nie zwerbuję praktycznie w żadnym z tych budynków na low levelu. Chciałbym mieć jedną kawalerię, taką szybką, albo jednych rzucaczy. Średnio, wolałbym mieć tych, móc zwerbować normalnie. Ale nie sądzę, że tyle to się utrzymam. Kawaleria jest do dupy, ale no jedna niech będzie. Na razie tak, zanim nie dam czegoś lepsiejszego. Ty tutaj, w sumie to ty tutaj poszpieguj i sprawdź, co my tam mamy w okolicy. Ty stąd się wynoś, bo tu mi jesteś po cholerę potrzebny. Czemu ja w ogóle wybrałem to? Nie wiem, chyba coś zdurniałem, bo on miał być szpionem. Czy ktoś by się z nami dogadał, na przykład ty, dziadygon, naprawdę nie mam potrzeby z tobą walczyć. Bretonia... Nie, znaczy mamy tak przechlapane, że nikt nie widzi potrzeby, żeby się z nami dogadać. Kto nas lubi? U nas elfy. Czy elfy by zajęły się za nas tym syfem? Nie. Mają dosyć swoich spraw. Tu raczej nikt nas nie polubi. Oj, tego jeszcze nie przewidziałem. Tu jest kolejne. Oh my god. Dobra, czy ja muszę wyjść z tego miasta w ogóle i w ten sposób, żeby nie zostać zagłodzonym w środku, bo to jest najbardziej niebezpieczne w tego typu sytuacjach, że po prostu nagle mnie zagłodzą. Ajajajajaj, może powinienem dalej wędrować w głąb, bo w sumie brona tego... jakbym miał tutaj cztery tury, żebym miał porządne fortyfikacje, to bym powiedział, ok, brońmy się pod miastem. On zaatakował praktycznie z marszu, no i liczy na spokona. Jest całkiem silny, trzeba mu to oddać. Ma sporo dobrej jazdy, czołg. No nic, będziemy walczyć. No dobra.
Czyli nasze wsparcie przyjdzie z tyłu. Czyli tego nawet za armię nie liczę, bo to praktycznie jest tyle co nic. Problemem są te wszystkie gryfy, bo jest naprawdę dużo. Dadzą nam się wyznaki. Jestem pewny. Nasza piechota wygląda nieźle. Jak na szturm miasta, to napisałbym, że bardzo dobrze. Słoniki tu. Nie mam, a nie jest piąty. Myślałem, że się przeraziłem, że straciłem jednego skinwolfa. Bo to by była duża strata. Czyli tu są wszystkie gryfy. No co te gryfy ma ubić? Bądź mądry i pisz wiersze. Pieski to wyszli na to skrzydło. No i oczywiście odzywa się artyleria jego. No tu zaszarżuję po prostu mamutami. Myślę, że nie mam innego wyjścia. Muszę też zablokować jego tu strzelające dziadostwo jak najszybciej. Czyli jestem chyba dość szybki, żeby uciec przed nimi tutaj. Ach, no tu trochę za szybko, chociaż... No zderzyłem się z tymi dziadygami. No oczywiście muszę ich debufować od razu. No magii mamy sporo, to jest plus z pewnością. Gdzie jest nasz lider? Ugrzęzł tu w jakiejś gównianej jednostce. No nic. To mnie nie cieszy. Tutaj walczą z czym? Oj, niestety z gryfami, które będą problemem. Nie będą z pewnością chciały się poddać. Ulfric. Ulfric jest już tu, więc użyjmy zdolności. No, statku tu nie bardzo mam gdzie użyć, bo więcej mogę swoich skrzywdzić niż wrogów. Tego się obawiam trochę. Bombardment. Nie. Rzucę kolejnego debuffa. Myślę, że chyba będę się bardziej na debuffowaniu opierał. Tym bardziej nasze jednostki są dość mocno przemieszane z ich, więc używanie czegoś zacniejszego mogłoby nam łatwo wyjść bokiem. No, tu też tak to nie idzie, jakby iść powinno. W sumie Wulfric osobiście najwięcej tutaj widzę się przebił w tym miejscu. A, i to trzeba by było tu pomóc. Wycofam pieski, bo one tutaj tylko zginą, a nic nie zrobią przeciwko gryfom. To w ogóle mogą zaatakować w sumie tą arkę, lumenarkę, bo to jest słabe i to da się załatwić w ten sposób. Tutaj się wydaje, że powoli ich pokonujemy. Dobrze. Nasze jednostki mają naprawdę duże zdolności do regeneracji, więc dość szybko, sądzę, będziemy je mieli z powrotem. O, widzę ich lorda. Bardzo dobrze. Spróbuję go zaraz... A, nasze pieski poszły się rozmnażać, za przeproszeniem. Gdzie tu jeszcze jakiś debuff, który by się przydał? Niech pójdzie tutaj. Czy tu wycięliśmy te gryfy? Wydaje się, że je wycinamy. To muszę wycofać, bo nie mogę tego stracić. Myślę, że w tą stronę będzie najlepiej. Przyblokujmy go. Też handgunnerów lepiej wyciąć, niż za nimi, przed nimi uciekać, bo to... Może się różnie skończyć, jak będziemy przed nimi uciekać. Tu wycięliśmy wszystko. Co tu się jeszcze broni? A, no te gryfy naprawdę są mocne i mają... Mają dziadygi morale, trzeba im to oddać, co by nie mówić. Ty to mógłbyś się zająć czołgiem, bo ktoś go musi tu
rozwalić. A ty pomóż wyciąć to. Bo jakimś cudem oni nie chcą spanikować. Czy rzeczywiście czołg nie spanikuje do końca, no to naturalne. Zabiliśmy im lorda, super. No i de facto zostało już tylko nam rozwalić czołg. Odpalmy bonusy, to już powinno pójść sprawnie. Dobra. Czyli dów doświadczenie, na pewno trochę pieniążku, więc nie narzekam. Ich armia praktycznie nie istnieje. No i super. Nic nie straciliśmy. Pieniążków sporo. Okej, okay. Co my dalej możemy... Czyli pytanie, jak długo mi się uda tutaj bronić tego nędznego kawałka ziemi. Bo to jest wszystko, co posiadamy. Mogę zająć Marieburg, zakładam. Fajna broń. Zobaczymy. No, ale dla łucznika, nie dla nas. Gdybyśmy mieli range DPS-a, no to na pewno... Czy ja tu widzę Kislev? Czy wy naprawdę nie macie własnego życia? Jedyne, co jest dobre, to że Kislev na pewno nie jest w sojuszu z tymi dziadygami, nazwijmy ich, no, łupieżcami, czy jak tam by ich nazwać. Czy oni są w stanie zaatakować nam miasto? Niestety są. A miasto jest w ogóle nieprzygotowane do obrony jeszcze. Naprawdę mam ciężki dylemat, co tu robić, bo ta armia jest trochę za silna dla nas, powiedziałbym. I to tak mocno trochę za silna. Póki nie mam nic lepszego, wezmę jego do armii, niech sobie jest. No, spokracę to miasto, jak nic je stracę. Oni to zdobędą i pójdą dalej. Więc tak, załatwmy ich, bo to trzeba załatwić. To, mam nadzieję, będzie bez strat. Kurwa! No właśnie, tak to przegramy, bo stopniowo będziemy tracić po jednym te ważne jednostki. Oh my god, no... Dlaczego on robi straty w bitwach, które praktycznie są do wygrania od ręki? My tak drażni. No nic, no. I tych też się musimy pozbyć. Mam nadzieję, że nie stracisz tych 25. Stracił psy. Oczywiście zawsze musi coś stracić. A nie wiem, dlaczego mamy takiego pecha z nimi. No spróbuję go zwerbować, ale zakładam, że i tak mi spalą to miasto. O nie, chyba już tu jest, nie ma jak z tego wybrnąć, tej sytuacji, bo on nie odpuszcza. Gdybym nie miał na głowie tych dziadygów, którzy plądrują, to zresztą bym sobie może jakoś poradził. Ale z nimi, no, no nie ma opcji.
Imperium nas nie zaatakowało, o dziwo. To jest dobre, no ale... Co z tego? Ach, no mamy 60 koła. No to jest fajna już kwota. No mega by mnie korciło z nimi powalczyć, bo to by nam otworzyło trochę luzu, gdyby mi tutaj pokonał. Czy miasto dołączy? Niestety nie. Zaryzykuję. Jeżeli będę tak uciekał w nieskończoność, to i tak prędzej czy później to wszystko przegram, więc myślę, że nie ma to i tak wielkiego sensu dalsze uciekanie. Schowam się tutaj, liczę, że on zaatakuje miasto i przynajmniej będę walczył używając zarówno tej resztki garnizonu, jak i naszej armii. No te dwie piechoty, jakbym ja to mógł podmienić, jeżeli to przetrwam, no to będzie początek z czegoś, ja w sumie i tak mogę wydać te pieniądze, jeżeli to przetrwam, to warto, a jeżeli nie przetrwam, to w cholerę, i tak nic to nie zmieni. Taka prawda. Jeżeli mamy być martwi, to po co nam te pieniądze zabierać do grobu? Jeżeli udałoby nam się sfortyfikować to miasto na 3 lub 4, no to... Dobra. Co? Elf? Oh my god, dobra, to myślę, że to jest zmiana chyba w ogóle sytuacji, bo ja wygram z elfem, ale to będę tak osłabiony przed kolejną bitwą, że to nie ma sensu. Bo to ja to wygram, no mając te dwie armie, to dam radę. Jest też wersja inna, czyli oddanie miasta i wycofanie się. I z tej wersji skorzystam, czy nie? No, nie wiem, naprawdę mam tutaj dylemat. Dobra, powalczę. Zdecydowałem się grać do końca, więc będę grał do końca, aż mi po prostu stracę wszystko, co mam. No dobra. Wycofajmy się, ile się da. No mamy trochę tego mięska armatniego, jakbym to nazwał. Mamy dodatkowe psy, które tym razem możemy stracić bez smutku. Sądzę, że po prostu jednak trzeba atakować. Nie ma na co specjalnie czekać, bo oni mają więcej strzelających jednostek. Wysyłamy nasz Dream Team. Ach, no oczywiście ostrzał. Piechota się guzdra, jakby chciała, a nie mogła, podobnie jak oni. No tu bym chciał się zająć ich balistami, a on najlepiej jak... A, no tu trochę jest za gorąco na taki ruch, chociaż... Smok...
No tu wjadę w to wszystko. Od razu rzućmy to. Od razu też im zaserwuję tu debuffa, żeby chociaż trochę ich osłabić. No i wjeżdżamy wszystkim po prostu. Trolle spanikowały, no a to jest po prostu norma w przypadku troli. Co on tu wysłał? Pitaka. To nie jest tak prosto wygrać, jakby się wydawało. Zmierzmy się z ich liderem. Myślę, że jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Może to jest dobry zawodnik, nie będę ukrywał. Czy ja tu mam kolejny debuff? Tak, będę debuffował, jak powiedziałem. W sytuacji, gdy się miesza jednostki własne z wrogimi, to uważam, że debuffy są najbardziej przydatnym skillem, jaki można użyć. Czy tu już wysprzątałem z tego dziadostwa? Ciągle nie. Wow, zaraz stracę naszych agentów. Kolejny debuff. Wypierniczać stąd. A gdzie jest nasz lider? Czemu on nie walczy z ich lordem, jak miał to robić? Widzę, że się po prostu najzwyczajniej w świecie obija. Okej, gdzie tu jest ten buff? Ten. Dobra, tutaj ich ostrzeliwujemy. Ci się zebrali, więc coś tam zrobią. Tu mamy dodatkowe wsparcie. Na szczęście się już w miarę ogarnęli. Oczywiście kolejny debuff. To tutaj aż niewiele to zrobi, ale i tak nic lepszego nie mamy do rzucenia, tak bym to ujął. Załatw tego paździocha. Jak on padnie, to zdecydowanie się im morale zacznie. A jak pięknie nasze mamuty tutaj zrobiły z nich mielonkę. W sumie albo on już i tak ucieka. Tego ptaka może potraktujmy, żeby już go dobić. No i ich lord zaraz spadnie. Dostaniemy na pewno jakiś ciekawy bonus. A przynajmniej tak liczę, że takowoż się stanie. Dobra, lord leży. I czy to ich złamie? O dziwo nie. Ale udało mi się zrobić to tak, że główny ciężar walki poniosły jednak siły z miasta, więc w następnej bitwie no jeszcze coś będę miał. I ciągle wierzę, że mogę zdołać ją jakoś, wiesz, zobaczymy jak się zacznie oczywiście. Czemu oni nie panikują? Gwardia gówniana, no nic. Przynajmniej wilczki nam się w międzyczasie wyleczą. Chociaż niestety one się nie wskrzeszają, to jest tylko tak, że jeżeli są uszkodzone, to wracają do pełnego zdrowia. No ale dla przypadku oficera to jest ważne. Czyli straciliśmy, no tak jak mówiłem, 500 z naszej tej dupiastej armii i 60 z głównej, czyli główna armia jest praktycznie gotowa do walki. No dobra, są pieniądze. Daliśmy po dupsku elfom. No mówię, gdyby nie ta banda, to byśmy się tu obronili, ale tak nie jestem pewny, czy damy radę cokolwiek zrobić. Nie wiem, czy jeszcze Imperium nas nie zaatakuje do tego. Bo jednak mieli tu też armię w pobliżu.
Oh my god, skąd to nie ma. Dobra. Oh my god. Okej, to już nie ma sensu. Jest ich za dużo. I jeszcze jest ta banda koło nas. Więc nawet jakbym ich tutaj pokonał, no to zostaniemy zniszczeni przez tamtych, więc. Czas to kończyć. I tak oto przegraliśmy kampanię. Jakiś filmik dostaniemy? Tak jest. No nic, może spróbuję jeszcze raz, zobaczę. Ale na razie widać, że Norska nie była zbyt łatwa. W ogóle ostatnio dość mam pecha. To jest moja druga przegrana kampania. Pecha mam, gdy nagrywam. Jak w międzyczasie wygrałem jedną zielonoskórymi, jedną wampirami, jedną imperium, a tutaj jak nagrywam, to tak nie idzie. No nic. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne serie. Nie wiem, czy teraz zacznę kolejnego Warhammera, bo 13 wychodzi Troja i chciałbym mieć trochę wolnych sił na nagrywanie kampanii z Troi, więc być może póki co sobie przez 2 tygodnie trochę odpuszczę Warhammera. Zobaczę zresztą. Były są 2 tygodnie, to praktycznie mógłbym jedną kampanię pocisnąć całą, jakbym dużo odcinków nagrywał. Zobaczymy.